Antykoncepcja poskoitalna zawsze budziła dużo kontrowersji, dlatego że mamy tutaj pewien spór ideologiczny, gdyż według niektórych, jak już coś się zadziało, no urocza noc z blondynką, to już musimy się temu życiowo poddać. Biologia niestety tym ideom przeczy. Rzeczywiście mamy dosyć spory okres czasu, kiedy jeszcze można zadziałać antykoncepcyjnie. I to według standardów Światowej Organizacji Zdrowia dotyczy antykoncepcji po stosunku. Zaczęła być ona powoli stosowana w latach 70. Zaczynało się od dużych dawek normalnych pigułek. W tej chwili są specjalne preparaty dostępne do tego typu antykoncepcji. Może być ona stosowana nawet do 5 dni po współżyciu. Jeżeli chodzi o antykoncepcję poskoitalną, te preparaty, które są dostępne obecnie w Europie, również i bez recepty, jak i na receptę, są preparatami sprawdzonymi w konkretnej sytuacji zastosowania antykoncepcji do tego celu. Z tego też tytułu te badania, które wykonano, wykazują, że szkodliwości ani długofalowej, ani krótkofalowej z tytułu połknięcia takiej pigułki się nie ma. Rzecz jest również i w tym, że cała grupa tych leków, które stosowane są w tej pigułce antyprogestagenów, bo to jest cała grupa nowych leków, które są stosowane w farmakologii, jest grupą stosunkowo młodą. Czy rzeczywiście ponosimy jakieś ryzyko stosując tą formę antykoncepcji u bardzo młodych kobiet? Myślę, że nie. Dlatego, że progestageny tak naprawdę mają istotne znaczenie w cyklu danym, a nie mają tak istotnego cyklu z punktu widzenia rozwojowego i rozwoju organizmu. Jakimś tam nadużyciem jest straszenie tą pigułką, choć trzeba zdawać się z tego sprawę, że nie jest to preparat do stosowania ciągłego. Jest to preparat do stosowania wyłącznie doraźnego i to, co zdecydowano w Komisji Leków Unii, związane jest z tym faktem, że przez wiele lat stosowania tej formy antykoncepcji nie stwierdzono istotnych działań ubocznych tego typu preparatów. W kontekście każdej antykoncepcji można powiedzieć tylko jedno. Za mało edukacji jest w Polsce, za mało jest informacji na ten temat i przede wszystkim jest to informacja, która bardzo często dociera do młodych ludzi za późno. Myślę, że idealnym rozwiązaniem jest wprowadzenie takiego postępowania, że ta edukacja była obecna w szkole. W moim przekonaniu jest to informacja z tego samego zakresu, co mycie rąk po wyjściu z ubikacji, czy też niejedzenie czegoś, co spadnie na ziemię. To jest zwykła higiena. Higiena życia codziennego, w tym wypadku higiena życia seksualnego.